Świętego. Mędrcy padli na twarz i oddali mu pokłon, złożyli także dary. Ale zachęcałbym każdą i każdego z nas, abyśmy w czasie tej procesji pomyśleli, jaki dar ja dzisiaj mogę złożyć Jezusowi. Narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Dzisiejsza Ewangelia też mówi nam o takich poszukiwaczach skarbu. O kim myślimy? O trzech królach. Ich GPS-em co było? Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia. Gwiazda? Tak jest. Mędrcy przyszli do Pana Jezusa. Było ich trzech. Kto pamięta ich imiona? Kacper, Benchel i Baltazar. A ja na imię Kacper. Jakie dary przynieśli mędrcy? Złoto, mirrę i kadzidło. Wiecie, co oznaczało złoto? Z bogactwem. Bogactwem. Ktoś jeszcze głośno krzyczcie? Z królem właśnie. I to złoto, które przynieśli mędrcy, oznaczało godność królewską Pana Jezusa. Co oznaczało kadzidło? Oto, że będzie święty, że jest święty. Kadzidło, czyli symbol takiej czci oddawanej Panu Bogu. A mirra? Super, bardzo dobrze. Ona, słuchajcie, mirra to wygląda jakby takie, jak bursztyn, powiedzmy, i to się przerabia i z tego się robi taki balsam, taki olejek. I mirra, wiecie, co symbolizowała? Cierpienie, przyszłe cierpienie Pana Jezusa, Jego mękę i Jego śmierć na krzyżu. Dzisiejszego dnia robimy coś szczególnego na drzwiach naszych domów. Rysujemy imiona królów. O, właśnie, robimy pewne, jakie literki stawiamy? C, krzyż, M, krzyż, B. 2018. Pięknie. Słuchajcie, co oznacza ten skrót? Kto z was wie? Miona królów. Kacper, Melchior i Baltazar. To nie o to chodzi, to nie ta odpowiedź. Bo słuchajcie, nie piszemy KMB, tak jesteśmy przyzwyczajeni, że na drzwiach piszemy KMB, ale CMB, właśnie. To jest po łacińsku coś. Tak jest, to jest po łacinie. Już, słuchajcie, po łacinie już nie wymagam od was, żebyście... Słuchajcie, wiecie, co to znaczy po łacinie? Christus mansionem benedicat. Co się tłumaczy? Niech Chrystus błogosławi mieszkanie. I moi kochani, dzisiaj na koniec mszy świętej poświęcimy kredę. Następnie ministranci będą ją rozprowadzać. I dla was zadanie na dzisiaj. Aby każdy i każda z was dzisiaj tą poświęconą kredą na drzwiach waszych mieszkań, waszych domów zrobili ten napis CMB 2018.